Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie na kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w grze GTA San Andreas. Moi drodzy, na początku dzisiejszego odcinka mam do was małą prośbę oraz też powrócimy na chwilkę do odcinka poprzedniego. Mianowicie co jakiś tam czas pojawiają się komentarze pod odcinkami z tej serii, że mity jakie sobie badaliśmy pojawiły się wcześniej na odcinku u jakiegoś tam innego youtubera. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że tego nie da się do końca wyeliminować, ale mam taką małą prośbę, żeby nie było sytuacji, gdzie przykładowo oglądacie jakiś odcinek u kogoś innego, jest tam coś fajnego i podsyłacie to w formie komentarza pod moim odcinkiem. Także nie jest to jakaś tam złośliwość z mojej strony, ale po prostu nie róbcie czegoś takiego, żeby za wszelką cenę znaleźć się na odcinku. No i jeszcze na chwilkę odnośnie poprzedniego filmu, tam był mit, gdzie sprawdzaliśmy sobie to, czy po zamontowaniu bomby do samochodu i wrzuceniu tego samochodu do wody ta nie wybuchnie. Napisaliście mi w komentarzu przy okazji tego, żebym uzbroił bombę dopiero gdy będę w wodzie. Zrobiłem to, sprawdziłem i efekt był dokładnie taki sam jak na odcinku. No i jeszcze odnośnie misji Krwawe Żniwa, gdzie przejeżdżaliśmy sobie ludzi kombajnem. Pisaliście mi w komentarzach, że podczas misji, gdy przejeżdżaliśmy właśnie różne osoby z broniami, to tam te osoby broń wypluwały. Ja osobiście sprawdziłem to na własną rękę i powiem wam, że no wcale tak nie jest i albo osoby, które pisały właśnie, że coś takiego występuje, chciały mnie wkręcić, albo miały zupełnie inną wersję gry, bo tego też nie wykluczam. No i jeszcze a propos ostatniego mitu tamtego odcinka, tego z prostytutką, okazało się, że faktycznie na taki rezultat miały wpływ misje sutenera. Z tego co mi pisaliście, ja to sprawdziłem i rzeczywiście tak jest. Także jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to byłoby na tyle. Szybka reklama i przechodzimy sobie do głównej części dzisiejszego materiału. Tak jak dobrze już wiecie, od dłuższego czasu współpracuję z serwisem eneba.com, gdzie znajdziecie ponad 3000 produktów, takich jak gry do ładowania PaySafe kart czy przykładowo szarki do GTA Online. Na stronie podczas weekendów możecie często zaoszczędzić sporo pieniędzy z uwagi na weekendowe wyprzedaże zaczynające się już w piątek. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście tego serwisu, to wszystkie potrzebne linki, także te z małymi bonusami, znajdziecie w opisie poniżej. Oprócz tego strona oferuje całodobowy support oraz szybką wysyłkę kluczy do gier, jakie zakupicie. Na potwierdzenie moich słów na ekranie widzicie aktualnie recenzję serwisu, w razie gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy też jeżeli dotychczas baliście się kupować na tej stronie. Także ja osobiście serwis eneba.com polecam i zachęcam do odwiedzin. Moi drodzy, przechodzimy sobie zatem do pierwszego mitu dzisiejszego odcinka. Ja, żeby zbadać ten mit, będę sobie spawnował dwa pojazdy, mianowicie ciągnik siodłowy, jeżeli się nie mylę, i do tego jeszcze cysternę. Bowiem autor pierwszego mitu dzisiejszego odcinka napisał, że niezależnie od tego, ile mamy gwiazdek wanted levelu, gdy jedziemy sobie właśnie cysterną, to policja nie będzie w nas strzelać. Sprawa nie powiem, że nie, bo mnie mega zainteresowała. Ja sobie za chwilkę zdobędę parę gwiazdek wanted levelu, no i zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądać. Także robimy sobie małą rozwałkę. Ja aktualnie zdobywam 3 gwiazdki wanted levelu tak na próbę na początek i zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentować. No i okej, mamy 3 gwiazdki wanted levelu. Ja wyjeżdżam na miasto, szukamy jakiegoś policjanta i zobaczymy, czy ten będzie w nas strzelał, czy tak jak autor tego mitu napisał, nie. Mamy tu pierwszego policjanta i jak on w ogóle na nas zareaguje. Z tego co widzę, no próbuję podbiec, ale broni, tak jak autor tego mitu napisał, nie używa. Zobaczcie nawet w tym momencie, że mamy 3 gwiazdki z powrotem i ten dalej nie próbuje w nas strzelać, co jest, no nie powiem, że nie, mega ciekawe. I zobaczcie nawet w tym momencie, że goni nas dwóch policjantów na piechotę. Śmigłowiec faktycznie w nas strzela, co już, no, przekreśla ten mit, ale zwróćcie uwagę, że tacy policjanci, jakich mamy na ulicy, no w ogóle nie oddają do nas żadnego strzału. I teraz tak się zastanawiam, moi drodzy, czy jednak tego mitu nie potwierdzić, bo w sumie oprócz śmigłowca żaden policjant w nas nie strzelał, także no być może rzeczywiście w tym micie coś jest, tyle że autor go nie doprecyzował. No i moi drodzy, chyba jednak będziemy musieli sobie ten mit obalić, ponieważ policjanci z blokady do nas strzelali i jak widzicie nasza cysterna wybuchła. Także mit końcowo zostaje obalony, ja oczywiście jak zawsze dziękuję za podesłanie, no i lecimy sobie do mitu numer 2. No i my obecnie lecimy sobie na siłownię, ponieważ autor drugiego mitu dzisiejszego odcinka napisał, że gdy wejdziemy na siłownię, położymy się pod sztangą i wpiszemy kod na samobójstwo, to wówczas CJ wstanie ze sztangą w ręce. No dobra, także wchodzimy sobie pod sztangę i zobaczymy, jak to będzie aktualnie wyglądać. Wpisujemy kod na samobójstwo, chyba go dobrze wpisuję.
Ale zobaczcie taką jedną rzecz, że autor tego mitu napisał o ręce, o jednej ręce, nie że w ręku. I rzeczywiście CJ tak tą sztangę trzyma. Także moi drodzy, mit w 100% będzie potwierdzony. Zobaczymy sobie jeszcze z ciekawości, co się stanie, jak sztangę odłożymy. O! O! Czyli z tego co widzimy, kod w ogóle nie zadziałał. Położymy się jeszcze raz, weźmy sobie najmniejszą wagę, wpiszmy kod na samobójstwo raz jeszcze. No i jak widzicie, aktualnie nam w ogóle życia nie zabrało. Zobaczmy, co się stanie, jak odłożymy sztangę. No prawdopodobnie CJ znowu nie zginie, nie? Także moi drodzy, sprawa mega ciekawa. Myślę, że część z was no, znała ten mit, tą ciekawostkę właściwie. Ale no dziwne jest to, że ten kod w ogóle nie działa. To znaczy, nawet gdy odłożymy sztangę, to CJ i tak wciąż żyje. Niemniej mit zostaje potwierdzony, no i lecimy sobie dalej. A jeden z komentujących pod ostatnim odcinkiem napisał, że gdy idziemy sobie z CJ-em na alcie, to ten utrzymuje dokładnie takie samo tempo, jak każdy inny człowiek w stanie San Andreas. Mamy tutaj od autora wskazówkę, że są drobne wyjątki, są to osoby starsze i osoby wożące się, także za chwilkę sobie postaramy się to wytestować. No i dobra, przechodzimy sobie do pierwszej próby, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Póki co z tego co widzę, rzeczywiście wygląda to tak, jakby CJ szedł takim samym tempem, albo jednak ciutkę szybszy. Co nie? No tak, ewidentnie widać, że CJ po pewnym czasie zaczyna tego pana wyprzedzać, aczkolwiek to jest spowodowane chyba też tym, że ten NPC tak lekko skręca, nie idzie na wprost, tylko cały czas robi delikatny ruch w lewo albo w prawo. Zobaczymy sobie to na przykładzie jeszcze innego NPC-a, ponieważ ciężko mi powiedzieć, jaki będzie werdykt tego mitu. Ten natomiast idzie idealnie prawie że na wprost i CJ go wyraźnie zaczyna wyprzedzać. Także moi drodzy, prawdopodobnie ten mit będziemy musieli sobie jednak obalić, bo z tego co widzę, CJ ma jednak odrobinkę lepsze tempo aniżeli inni obywatele tego stanu. Zobaczcie, że w tym momencie ten gościu idzie idealnie na wprost i CJ go na spokojnie wyprzedza. Także moi drodzy, mit jest jak najbardziej ciekawy, ale wydaje mi się, że musimy go sobie obalić, ponieważ jednak różnica jest dość widoczna. Także tak jak powiedziałem, mit obalamy, no i lecimy sobie dalej. W celu zbadania kolejnego mitu dzisiejszego odcinka lecimy sobie do miasteczka Angel Pine. Myślę, że przez wiele osób jest to miasteczko bardzo lubiane. W każdym razie kolejny mit dzisiejszego odcinka mówi nam o tym, że gdy jesteśmy na obszarach pozamiejskich, nie możemy spotkać osób czarnoskórych. Także wypadałoby to jak najbardziej zbadać. Mit jest ciekawy, aczkolwiek coś mi się kojarzy, że chyba jednak czy to wieś, czy inne obszary stanu San Andreas, to te osoby czarnoskóre prędzej czy później powinny się pojawić. Często jest tak, że w tej części gry konkretne pedy są przypisane do konkretnej strefy, do konkretnego miasta, tak jak przypadkowo podobizna Elvisa Presleya w Las Vegas. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, większość pedów pojawia się na wszystkich obszarach, no i tego się jakby nie przeskoczy. Chociaż tak wam powiem, że tak chodzę sobie i zwiedzam Angel Pine i póki co żadnego czarnoskórego bohatera poza CJ-em nie spotkałem. No ale mamy właśnie pierwszego. Także tu mieliśmy jedną panią, tu mieliśmy drugą panią. Jeszcze tak dla dopełnienia poszukam sobie jakiegoś czarnoskórego pana. Chyba już tego można do takiego zaliczyć, ale poszukamy sobie jeszcze jednego. No i raczej mit będziemy musieli sobie obalić. No i moi drodzy, mam tutaj dwóch kolejnych czarnoskórych obywateli. Także tak jak powiedziałem przed sekundką, mit możemy sobie obalić. No i lecimy dalej. No i moi drodzy, przechodzimy sobie do piątego mitu dzisiejszego odcinka. Mit mówi nam, że gdy zablokujemy drzwi od strony kierowcy w samochodzie i gdy zabijemy kierowcę, to ten wypadnie wtedy z pojazdu od strony drzwi pasażera. Jedynym warunkiem do zbadania tego mitu jest to, aby w aucie nie było żadnego pasażera, także tutaj na spokojnie będziemy mogli sobie to wytestować. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w tym momencie. Także moi drodzy, tak jak widzieliście, była to dość szybka sprawa do zbadania. Mit niemniej jednak bardzo ciekawy, dziękuję za podesłanie. No i zmierzamy sobie do kolejnego w tym odcinku. Moi drodzy, przechodzimy sobie już do szóstego mitu dzisiejszego materiału. Powiem wam szczerze, że jeżeli to okaże się być prawdą, to no, gra jest pod tym względem dość mocno niedopracowana. Bowiem jak sami widzicie, gdy celujemy sobie w kogoś
za pomocą broni SMG, to ta osoba ręce podnosi. To samo dzieje się w przypadku Glocka, to samo dzieje się w przypadku shotguna, natomiast gdy celujemy sobie do kogoś z kałacha, to ta osoba po prostu zaczyna od samego początku uciekać. Natomiast autor tego mitu napisał, że gdy przycelujemy sobie w kogoś z minigana, to ta osoba w ogóle nie zareaguje. Nam pozostaje to oczywiście tylko i wyłącznie wytestować, zobaczmy jaki będzie tego efekt. I zobaczcie, że rzeczywiście tak się dzieje. No jest to mega dziwne, biorąc pod uwagę to, że gdy celujemy do kogoś z kałacha albo z innej, mniejszej broni, mniejszego kalibru, to te osoby jakkolwiek na to reagują. Natomiast w tym przypadku, no... Także moi drodzy, z uwagi na to, czego jesteśmy aktualnie świadkami, pozostaje nam tylko i wyłącznie ten mit potwierdzić. No dobrze, my przechodzimy sobie do kolejnego mitu dzisiejszego odcinka. Jego autor napisał, że gdy celujemy sobie z minigana we wrak samochodu i używamy do tego celownika, to auto się przesuwa. Natomiast gdy tego celownika nie będziemy używać, to auto będzie stało w miejscu i nie będzie się przesuwać. Sprawa jest mega ciekawa i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wykonamy sobie próbę na tych trzech samochodach, jak widzicie. Zobaczcie, że gdy strzelamy właśnie do wraku pojazdu, to ten się przesuwa, gdy używamy oczywiście celownika w miniganie. Tak samo jest w przypadku tego samochodu i tak samo jest w przypadku, z tego co widzę, Bulleta GT, który z tego co widzę w ogóle śmiesznie przy okazji podskakuje, co też jest w ogóle mega ciekawe, moi drodzy, bo nie wiedziałem, że coś takiego się w tej grze dzieje. Natomiast zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać, gdy nie będziemy używać celownika i w ogóle z tego co widzę, Admiral znikł. Mniejsza o to, przechodzimy sobie do pierwszej próby, ja nie używam celownika i zobaczmy, co się wydarzy. Czy auto będzie się przesuwać? No z tego co widzę, w ogóle te kule chyba przez ten samochód przylatują jakoś tam. Podejdźmy sobie bliżej. Powiem wam, że obecnie to auto ewidentnie dostaje, bo kule przylatują przez karoserię tego pojazdu, ale autko stoi w miejscu. No powiem wam, że sprawa jest dość ciekawa. Czemu sytuacja diametralnie się zmienia, gdy używamy celownika? Kompletnie tego nie rozumiem. No i też kompletnie nie rozumiem tego, czemu bullet też zniknął. Zespawnowaliśmy sobie nowego bulleta, zobaczymy, jak w przypadku tego pojazdu będzie ten mit wyglądał. No ale mamy tutaj dokładnie taką samą sytuację jak w przypadku poprzedniego auta. Także moi drodzy, sprawa jest mega ciekawa, jak widzicie sytuacja się zmienia dość mocno, gdy używamy celownik, a gdy go nie używamy, mit potwierdzony. No i przechodzimy sobie powoli do ostatniego mitu dzisiejszego filmu. What the fuck w ogóle? No i przechodzimy sobie już niestety do ostatniego mitu dzisiejszego odcinka, a niemniej bardzo ciekawego. Mianowicie jeden z komentujących napisał, że gdy CJ ma wymaksowany sex appeal, to wtedy kobiety na ulicy się za nim oglądają. Ja aktualnie gram sobie z CJ-em, który ma ten sex appeal na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie, wręcz zerowym. Także my sobie zobaczymy, czy będą kobiety jakoś na CJ-a reagować. To jest prostytutka, więc w ogóle może być ciężko. Tym bardziej z uwagi na to, że mamy 3,5 gotówki. Przeniesiemy się może trochę do innej dzielnicy, bo tam w tamtej no, są same prostytutki, w sensie w okolicach Ganton, także ciężko będzie ten mit wytestować. No i dobra, mamy pierwszą kobietę, taką normalną. Jak widzicie, ta w ogóle no, nie zareagowała na CJ-a, w ogóle nie obkręciła głowy za nim. Także jak na razie wszystko by się zgadzało, bo no, autor tego mitu napisał, że tylko i wyłącznie kobiety reagują na CJ-a, kiedy ten ma wymaksowany ten sex appeal. No i tutaj jak widzicie, też CJ jest no, pozostawiony kompletnie bez jakiejkolwiek reakcji. No i dobra, zobaczymy sobie to wszystko teraz. Jak widzicie, wymaksowałem CJ-owi sex appeal. No i zobaczmy, jaka będzie reakcja dziewczyn na tę postać w tym momencie. No, tu nie było żadnej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w przypadku tej kobiety. No też nic. W przypadku babci podejrzewam, że nie będzie dużo lepiej. Tu akurat twórcy to dopracowali dość mocno. No dobra, wykonajmy sobie jeszcze jedną próbę. Zobaczcie, że tutaj no nic się takiego ciekawego chyba zbytnio nie wydarzyło. Ja osobiście kojarzę, że coś takiego w tej grze było. Mianowicie, gdy byliśmy przykładowo fajnie ubrani, czy mieliśmy fajny zegarek, to ogólnie NPC-ci mogły na CJ-a zwrócić uwagę. Natomiast sam sex appeal, jak widzicie, no chyba jednak na to nie wpływa. Jeżeli a propos tego mitu coś robię źle, albo możecie mi jakoś pomóc, żeby go inaczej zbadać, może coś polecić, to śmiało piszcie w komentarzach. Niemniej na ten moment chyba musimy sobie go po prostu obalić.
Także ja oczywiście jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obecność. W tym odcinku to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. No i że zobaczymy się już niebawem w kolejnych filmach z tej, no i z innych serii. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!